w programie. Zobaczyłam, jak to wszystko wygląda i mogę śmiało porównać taniec do sportu. I tak samo jak mi osiąganie dobrych wyników zajęło kilkanaście lat, to żeby być tancerką z prawdziwego zdarzenia, to rzeczywiście trzeba dużo czasu poświęcić. Ja w ogóle taką ciekawostkę mam, bo ja nigdy nie byłam dobra w takim treningu wytrzymałościowym i nie lubię i też, bo też mi to nie wychodzi. A okazało się, że po tańcu z gwiazdami zrobiliśmy badania kontrolne i moje tętno spoczynkowe, które ja z reguły mam bardzo wysokie, obniżyło się z 80 zeszło na 60, także to jest duży sukces, czyli ta wytrzymałość się poprawiła. Na pewno nigdy nie zmusiłabym się sama do takiej pracy.